Proszę Państwa, witam wszystkich zebranych, witam radnych, pracowników gminy, witam Pana Wójta, sołtysów, wszystkich tutaj obecnych, zebranych. Proszę Państwa, otwieram 41. sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jeszmańce Przeginia, 7. kadencji. Stwierdzam kworum. Na sali obrad mamy 10 radnych, więc możemy procedować. W tej chwili przedstawiam porządek obrad. To jest jeden temat. Jak powiedziałem, jest to sesja nadzwyczajna. Punkt podjęcie uchwał w sprawie. Punkt 2.1. Wyrażenie zgody na przystąpienie gminy Jeszmańce Przeginia do projektu partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gminy województwa małopolskiego. I punkt 3. Podjęcie obrad sesji. To tyle. Panie Wójcie, w tym wypadku tylko wnioskodawca może coś dorzucić do porządku obrad. Nic nie zmieniamy, nic nie dodajemy. Nic nie zmieniamy. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do porządku obrad. Bardzo proszę o zarejestrowanie przedstawionej, omawianej uchwały. Pani Agnieszka Lurek. Do mikrofonu. Proszę bardzo. Jak Państwo sobie przypominacie, na wrześniowej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Jeszmanowice Przeginia porozumienia z gminami Iwanowice, Słoszowa, Słomniki oraz Skała w sprawie wspólnego przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami o dofinansowanie dla zadania pod nazwą OZE+. Chodziło o to, aby móc dofinansowywać montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Natomiast z uwagi na przewidzianą niską alokację środków, tylko 86 milionów złotych w województwie małopolskim, a gmin jest 182, okazuje się, że możliwość dofinansowania w ramach powyższego programu będą miały tylko projekty o szerokim zasięgu, które w swoich projektach wykażą dużą redukcję dwutlenku węgla oraz dużą moc zainstalowanych urządzeń odnawialnych źródeł energii. Takie właśnie projekty o szerszej skali otrzymają dodatkowe punkty przy ocenie wniosków. Natomiast nasz poprzedni projekt był w obszarze tylko 5 gmin, co mogłoby się okazać, że po prostu nie otrzymamy wystarczającej ilości punktów, aby otrzymać dofinansowanie. W zeszłym tygodniu na spotkaniu wójtów i burmistrzów z tych 5 gmin zapadła decyzja, aby przystąpić do projektu o szerszym zasięgu, aby po prostu zwiększyć swoje szanse na zakup i montaż urządzeń wśród mieszkańców naszej gminy. Dlatego konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jeszmanowice Przeginia do projektu pod nazwą Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin województwa małopolskiego. W ramach nowego projektu partnerskiego będzie wchodzić 26 gmin, m.in. gmina Bochnia, Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Proszowice, Drwina. Liderem projektu będzie gmina Kosmyrzów Lubożyce. Również wszystkie gminy z poprzedniego porozumienia, czyli Skała, Iwanowice, Słomniki i Słoszowa, przystępują do tego nowego projektu. W związku z tym, jak zapadła w tamtym tygodniu decyzja wójtów, wyznaczony został też termin podpisania porozumienia na 6 listopada. Wynikła też konieczność zwołania tej sesji nadzwyczajnej i podjęcia nowej uchwały o partnerstwie. Uchwała nr 39/253/2017 z dnia 18 września 2017 roku traci swoją moc. W związku z przedstawionymi argumentami zwracam się do Państwa, do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jeszmanowice Przeginia do projektu pod nazwą Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin w województwie małopolskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury. Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chce dopytać coś w sprawie uchwały? Bardzo proszę. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Myślę, że to dlatego, że temat był dyskutowany na Komisji Infrastruktury.
więc radni temat znają. Jeżeli nie ma chętnych do zabierania głosu, w takim razie poddaję pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jeżmieńce Przyginia do projektu partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego w formie i treści przedstawionej przed chwilą. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 9 za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Proszę Państwa, porządek obrad został wyczerpany. W związku z czym zamykam sesję Rady Gminy. Ale...